Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie na dalszej części gminnych uroczystości 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Prosiłbym bardzo o odegranie sygnału. Dziękuję ślicznie. W tym miejscu bardzo proszę o zabranie głosu wójta gminy Lipusz, pana Mirosława Bortowskiego. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że tak licznie dzisiaj w 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości zebraliśmy się tutaj w centralnym miejscu naszej gminy, naszej miejscowości Lipusza przy pomniku wdzięczności, aby zamanifestować nasze przywiązanie do ojczyzny, aby uczcić pamięć tych, którzy za ojczyznę naszą Polskę ginęli, którzy cierpieli. Za chwilę udamy się przy marszu do hali sportowej, aby tam kontynuować uroczystości, a w tym momencie poproszę księdza prałata o modlitwę. Moi drodzy, nasza obecność już jest piękną modlitwą. Obecność jest wyrazem tego, co czujemy. A my czujemy potrzebę bycia razem w tym miejscu. Tyle razy przechodzimy nieomal każdego dnia, a dzisiaj to miejsce szczególnie dla nas ważne, istotne, że pamiętamy. Często powtarzam, że miarą naszej miłości i wdzięczności jest miara naszej pamięci. Niech zatem nasz udział w tym pięknym, w tej uroczystości będzie wyrazem pamięci i wdzięczności dla tych, którzy tak wiele uczynili dla naszej umiłowanej ojczyzny, dla naszej ojczyzny, którą możemy się cieszyć, w której możemy żyć i się rozwijać. O pomyślność dla naszej ojczyzny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Święty Michale, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha bądź nam naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wozu niebieskich zastępów, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą. Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. I drodzy Państwo, teraz złożymy wieńce i kwiaty przed obeliskiem jako wyraz naszej wdzięczności za odzyskaną wolność. Poprosimy wszystkie delegacje o przygotowanie się do złożenia kwiatów. Jako pierwsza delegacja kombatantów. Zapraszamy delegację kombatantów. Prosimy o złożenie kwiatów. Następna delegacja, koło emerytów Lipusz. Zapraszamy dyrekcję i młodzież zespołu szkół w Lipuszu. Kwiaty przed obeliskiem wdzięczności złożą przedstawiciele nadleśnictwa. Jako kolejna delegacja kwiaty złoży delegacja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, oddział w Lipuszu. Poprosimy o złożenie wieńca delegację samorządu gminy Lipusz z panią przewodniczącą Rady Gminy i wójtami. Poprosimy o złożenie kwiatów delegację Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim, oddział w Lipuszu.
Poprosimy o złożenie kwiatów delegację Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipuszu. Kwiaty złoży delegacja Szkoły Podstawowej w Tuszkowach. Szanowni Państwo, w tym momencie zakończyła się uroczystość składania kwiatów. Bardzo proszę Państwa o ustawienie się w korowodzie, w szyku do przemarszu na halę sportową. Wszystkich Państwa zapraszamy na halę sportową, aby tutaj przy dźwiękach muzyki marszowej przejść na halę sportową na dalszą część uroczystości. Poczty sztandarowe wprowadzić. Witam serdecznie wszystkich Państwa na 101. rocznicy odzyskania niepodległości na uroczystości naszych gminnych w Lipuszu. Serdecznie pozdrawiam księdza prałata Jana Ostrowskiego, naszego proboszcza wraz z księdzem Adamem Klerykiem, który u nas praktyki rozpoczął kilka dni temu. Witam serdecznie, pozdrawiam panią przewodniczącą Rady Gminy, panią Bogumiłę Mokwińską wraz z radnymi i sołtysami. Pozdrawiam serdecznie delegację koła kombatantów, delegację koła seniorów z Lipusza, delegację Nadleśnictwa Lipusz, Banku Spółdzielczego w Lipuszu. Serdecznie witam i pozdrawiam gospodarzy tego miejsca, dyrekcję zespołu szkół w Lipuszu wraz z wszystkimi pracownikami i uczniami. Pozdrawiam dyrekcję zespołu Szkoły Podstawowej w Tuszkowach. Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich zebranych gości. Pragnę też pozdrowić zebrane na dzisiejszej uroczystości poczty sztandarowe. Poczet Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, oddział w Lipuszu, poczet Koła Łowieckiego Jeleń w Lipuszu, poczet OSP Lipusz i poczet Zespołu Szkół w Lipuszu. Szanowni Państwo, spotykamy się w szczególnym momencie tutaj na hali sportowej w Lipuszu w rocznicę 101. odzyskania niepodległości. Jest to też okres, w którym obchodzimy inne rocznice, bo 80. rocznicę wybuchu strasznej II wojny światowej, ale też 200. rocznicę powstania Szkoły w Lipuszu, którą niedawno uroczyście też obchodziliśmy. Szanowni Państwo, te rocznice mówią o dziejach naszej społeczności, naszej tutaj
małej ojczyzny Lipusza na Kaszubach. Cieszę się, że tak licznie Państwo uczestniczycie w dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, dzisiaj też w dniu dzisiejszym zostaną tradycyjnie wręczone stypendia za wyniki w nauce, stypendia sportowe. One są takim wyrazem uznania dla naszych uczniów i absolwentów naszych szkół za ich pracę, za ich osiągnięcia. Dzisiaj nie trzeba naszej wolności, naszego dobra, naszej ojczyzny budować walką, poświęceniem życia czy zdrowia. Dzisiaj można powiedzieć, robimy to naszą pracą, naszą postawą. I tą postawą właśnie ci młodzi ludzie, którzy za chwilę będą też nagrodzeni, służą ojczyźnie. Tą postawą my wszyscy służymy ojczyźnie, dzisiaj gromadząc się właśnie w to piękne święto odzyskania niepodległości. Drodzy Państwo, chciałbym teraz wszystkich Państwa zaprosić na występ artystyczny dzieci i młodzieży Zespołu Szkół w Lipuszu z przepięknym programem artystycznym, które stworzyły i opiekę nad całością mają panie Joanna Knopik i Iwona Drozdowska. Występ ten, drodzy Państwo, nawiązuje swoją wymową do rocznicy odzyskania niepodległości, ale drodzy Państwo, jak wszyscy Państwo tutaj się przyjrzą, ta piękna dekoracja, która tu jest przygotowana przez młodzież pod kierunkiem pani Eweliny Mazurkiewicz i Grażyny Stoltman, nawiązuje do naszych korzeni polskich i kaszubskich. Widać, że tutaj mamy barwy biało-czerwone, czarno-żółte. I tutaj, jeśli Państwo zwrócą, jest symboliczna mapa Polski przedwojennej, II Rzeczpospolitej, ale jeszcze w tym roku 1919 nie była ona pełna złączona. Zobaczcie Państwo stolecie, tylko ta część środkowa obchodziła, a my dopiero, drodzy Państwo, i to wyjdzie w trakcie tego występu, dołączymy jako Kaszuby w 1920 roku. 31 maja tutaj Armia Błękitna generała Hallera wkroczyła na te tereny i przyłączyła do Polski, a ta część wschodnia to dopiero po, jak Państwo doskonale wiedzą, po wojnie z bolszewikami, po układach dopiero ostatecznie w 1922 roku taki kształt nabrała i o tym będzie właśnie ten występ. Listopada ubiegłego roku obchodziliśmy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków. Państwo polskie narodziło się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli
rusyfikacji i germanizacji, po wielkich powstaniach, wolna Polska powróciła na mapę świata. Jest to data symboliczna, ponieważ wiele regionów nie zostało od razu włączonych do Polski. Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej trwało aż do 1923 roku. Także nasza mała ojczyzna w 1918 roku nie była jeszcze częścią Polski. Wciąż była pod władzą niemieckiego zaborcy, który nie zamierzał oddać Polsce tych terenów. Podczas dzisiejszej uroczystości chcielibyśmy przybliżyć tamte dramatyczne dla naszego regionu chwile. W losach Kaszubów i Pomorzan miało zdecydować zwycięskie mocarstwa podczas konferencji paryskiej. Za symbol postawy Kaszubów w tym czasie można uznać podróż Tomasza Rogali i Antoniego Abrahama do Paryża w 1919 roku, gdzie agitowali za przyłączeniem Kaszub do Polski. My wcześniej wiedzieliśmy, że jesteśmy Polakami niż że nas Kaszubami nazywają. Nasi ojcowie dwie tylko znają narodowości. Polak to swój, a Niemiec to wróg. Od wieku, kto się o narodowość naszego szczepu pytał, odbierał odpowiedź, że Polska. My, Polacy, oświadczamy uroczyście wobec Boga i wszystkich narodów, że Kaszubi byli, są i na wieki pozostaną Polakami. Nic w nas nie zachwieje nadziei, że wrócimy na łono Polski. Tak nam dopomóż Bóg. W
odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu pryska, lecz ten, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć ze swego stanowiska. Idzie odwagę, nie tę tchnącą szałem, która na oślep leci bez oręża, lecz ten, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Lecz ten, co sama niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy ciągłym lamatem się poić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężom przestało w milczeniu się zbroić. Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią. Mężom przestało w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestańmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość. Idzie nadzieje, nie te liche marną, serce jest spróchniały, wątły kwiat ubiera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Na mocy traktatu wersalskiego, czyli pokoju podpisanego z Niemcami przez zwycięskie państwa w czerwcu 1919 roku, obszar Kaszub został podzielony między Polskę, Niemcy i będące pod ochroną Ligi Narodów wolne miasto Gdańsk, przy czym największa część przypadła Polsce i weszła w skład województwa pomorskiego. Jednak dopiero w styczniu 1920 roku Niemcy ratyfikowały traktat wersalski. W tym samym miesiącu wojska niemieckie zaczęły opuszczać Pomorze Gdańskie, a na ich miejsce wkraczała Armia Polska. Historyczna, uroczysta chwila miała miejsce w sobotę 31 stycznia. Wtedy to ułani generała Hallera wkroczyli do naszej miejscowości. Po dniu 10 lutego 1920 roku, czyli po zaślubinach Polski z Bałtykiem,
tu, szanowni państwo, tym dynamicznym, patriotycznym i wzruszającym występem tańca flagi zakończyliśmy program artystyczny. Cały program artystyczny stworzyły i opiekę nad całością miały pani Joanna Knopik i Iwona Drozdowska. Dekoracje przygotowały panie Ewelina Mazurkiewicz i Grażyna Stoltman, a oprawę muzyczną i nagłośnienie pan Robert Klasa. I jeszcze gorące brawo oczywiście dla głównych wykonawców, dla naszej młodzieży i dzieci z zespołu szkół w Lipuszu. Dziękujemy im ślicznie. Sztandary wyprowadzić. Drodzy państwo, chciałbym teraz zaprezentować osoby, które otrzymają te stypendia za wyniki w nauce w roku szkolnym 2018-19. W przedziale szkoły podstawowej, gdzie kryterium było 5,45, stypendia otrzymuje 7 osób. I zapraszamy tutaj bardzo serdecznie panią Alicję Blok, panią Klaudię Wałdoch, Alberta Stoltmana, Kacpra Żywickiego, Olafa Groszkowskiego, Aleksandrę Datę i Zofię Lipińską. Może teraz gorące brawa dla tych wszystkich wyróżnionych. Przypomnę tylko, że średnią, którą trzeba było osiągnąć, to 5,45. Jeszcze raz gorące brawa dla naszych nagrodzonych. I teraz tutaj mamy rok ubiegły, był taki ciekawy, bo mieliśmy osoby, które kończyły szkołę podstawową, czyli klasę ósmą, jak również gimnazjalistów. I w pierwszej kolejności poprosimy osoby szkoła podstawowa, klasa siódma i ósma. Tutaj wymóg był 5,30 i wymóg ten spełniło 6 osób. Prosimy bardzo o wystąpienie. Natalię Dorał, Klaudię Szulist, Nikolę Wałdoch, Julię Lamczyk, Kingę Peplińską i Matyldę Majkowską. Gorące brawa dla tych osób. I teraz poprosimy przedstawicieli gimnazjum. Tutaj również średnia była 5,30. I to kryterium spełniły 4 osoby i zapraszamy tutaj do odebrania nagród Małgorzatę Orłowską, Weronikę Cybulską, Kornela Groszkowskiego i Eryka Kiedrowskiego. Zapraszamy bardzo serdecznie i gorące brawa. Gratulacje i oklaski dla naszych stypendystów. Dziękujemy ślicznie. I drodzy państwo, kolejna kategoria, szkoły ponadgimnazjalne. Tutaj średnia 4,90 i komisja konkursowa nagrodziła 6 osób. I te osoby już wyczytuję. Oliwia Lubecka, Julia Kulas, Jerzy Sławny, Katarzyna Dobek, Zofia Muchowska i Judyta Romach. Zapraszamy serdecznie te osoby i gorące oklaski. I mamy również stypendia dla słuchaczy stacjonarnych studiów wyższych. I tutaj kryterium było 4,60, drodzy państwo. I 6 osób otrzymało stypendia za wyniki w nauce. Poproszę tutaj Wiktorię Kosikowską, Julię Pobłocką, Kingę Edel, Tadeusza Cybulskiego, Justynę Rogenbuk i Agatę Knopik. Prosimy bardzo te osoby. Poprosimy pana Rocha Mazurkiewicza, który zdobywał nagrody jako przedstawiciel karate tradycyjnego. Prosimy bardzo. Poprosimy Leona Lemańczyka, który swoje osiągnięcia ma w lekkoatletyce, jak również w karate tradycyjnym. Poprosimy Wiktorię Jurgielewicz, lekkoatletkę. Wanessę Pobłocką, również przedstawicielkę lekkoatletyki. Oliwiera Szymurę, lekka atletyka. Amelia Żywicka, lekka atletyka. Jerzy Sławny, lekka atletyka. Gracjan Kulas, lekka atletyka. I
Wszyscy pozostali też będą przedstawicielami tego sportu, bo zdobywali nagrody i wyróżnienia w tej dyscyplinie. Skończyliśmy na Gracjanie, tak? Teraz Nataniel Kop-Ostrowski, prosimy bardzo. Maciej Błaszkowski, zapraszamy Macieja. Krystian Domaszk, Jan Ebertowski, Dawid Słodki, Adrian Ziemiński, Ksawery Tusk, Kinga Storman i Mateusz Szmaglik. Pokaźna grupa naszych sportowców, którzy otrzymali stypendia Wójta Gminy Lipuś za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2018-2019. Przypominam, Roch Mazurkiewicz, Leon Lemańczyk, Wiktoria Jurgielewicz, Vanessa Pobłocka, Oliwier Szymura, Amelia Żywicka, Jerzy Sławny, Gracjan Kulas, Nataniel Kop-Ostrowski, Maciej Błaszkowski, Jan Ebertowski, Krystian Domaszk, Dawid Słodki, Adrian Ziemiński, Ksawery Tusk, Kinga Storman i Mateusz Szmaglik. I drodzy Państwo, tak jak już przed chwileczką mówiłem, są również stypendia za osiągnięcia sportowe w grach zespołowych. I tutaj poprosiłbym bardzo panią Zofię Gliszczyńską, jako jedyna tutaj reprezentuje siatkówkę, dla niej wyróżnienie, a pozostałe osoby, ja myślę, że Państwu to jest doskonale znane, że w ubiegłym roku sukcesy osiągali nasi piłkarze ręczni. I zapraszam tutaj Kornela Groszkowskiego, Roberta Peplińskiego, Kacpra Konrada, Oliwiera Błaszkowskiego, Oskara Orzłowskiego, Eryka Kiedrowskiego, Jakuba Modrzejewskiego, Kacpra Żywickiego, Marka Górskiego, Macieja Ebertowskiego, Bartosza Laskę, Jakuba Muchowskiego, Roberta Bławata i Jakuba Rybakowskiego. To jest ta nasza wspaniała drużyna i oczywiście ten jeden rodzynek Zosia Gliszczyńska. Poprosimy o klaski dla nich. I myślę, że nie możemy zapominać o tych, którzy również przyczynili się do tych ich sukcesów, czyli mam tutaj na myśli lipuskich WF-istów z panem Tomkiem Kraskowskim na czele. Myślę, że dla nich również się należą brawa i oklaski. Szanowni Państwo, ja chciałem przyłączyć się do tych oklasków, do tych gratulacji w imieniu własnym i Rady Gminy, pogratulować zarówno stypendystom, jak i rodzicom i wychowawcom i nauczycielom, bo to jest ten wspólny sukces, na pewno najwięcej pracy sami nagrodzeni włożyli, ale pewnie bez wsparcia czy to rodziców, czy to właśnie pomocy nauczycieli, wychowawców, to by się nie udało tych wyników osiągnąć. Także jeszcze raz serdecznie wszystkim gratuluję. Z przyjemnością się, że tak powiem, wydaje te środki gminne właśnie na takie cele, które służą rozwojowi. Także jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję. Dziękujemy ślicznie za te słowa. I drodzy Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu naszej Akademii, a mianowicie chciałbym w tym miejscu tutaj bardzo serdecznie zaprosić panią dyrektor Zespołu Szkół w Lipuszu, panią Barbarę Edel, aby tutaj zaprosiła wszystkich Państwa. Część na pewno była już, bo niedawno te obchody były, no mi niestety nie było dane na nich być, ale tutaj myślę, że pani dyrektor zaprosi jeszcze do ponownego zwiedzania wystawy 200-lecia szkoły. Poprosimy panią dyrektor o to zaproszenie. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę, że jest nas tak dużo. Z tego miejsca, drodzy Państwo, chciałabym, nasza uroczystość dobiega końca, ja chciałabym wszystkich Państwa zaprosić na wystawę, abyście Państwo obejrzeli, powspominali jeszcze, poprzypominali sobie lata Waszej młodości, kiedy co niektórzy z Was uczęszczali do szkoły w Lipuszu. Chciałabym również zaprosić do obejrzenia makiety, która jest przygotowana. Jest to makieta, która przedstawia zespół szkół w Lipuszu w miniaturce. A następnie na tort i na kawę. Ale nim, drodzy Państwo, to nastąpi, to z tego miejsca chciałabym jeszcze bardzo gorąco podziękować panu wójtowi Mirosławowi Ebertowskiemu za wspieranie naszych inicjatyw, za to, że zawsze łaskawym okiem spojrzy na nasze potrzeby, że czuwa nad nami,
i że dzięki pomocy Pana Wójta możemy się rozwijać. Możemy się rozwijać i mam nadzieję, że będziemy dalej się rozwijać. Panie Wójcie, chcielibyśmy bardzo gorąco podziękować i tutaj mamy przygotowane takiego anioła, który jest wykonany ręcznie i również jest portret Pana Wójta widziany oczyma dzieci. Także Panie Wójcie, to dla Pana w podziękowaniu za wspieranie naszych wszystkich inicjatyw. Aż się boję zajrzeć. Słabo widać z daleka, prawda? Ale dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja, Pani Dyrektor, ja bardzo dziękuję Pani Dyrektor i całej społeczności szkolnej. No chyba nie czuję się aż tak zasłużony, żeby być aż tak wyróżniony, bo przecież to jest moja szkoła. Ja do tej szkoły też uczęszczałem, do tej szkoły uczęszczają moje dzieci. Ja się cały czas czuję bardzo z tą szkołą związany, także co tylko możliwe, to zawsze myślę, że tu społeczność szkolna może liczyć na wsparcie, bo to jest chyba najlepsza inwestycja, właśnie inwestycja w młode pokolenia, inwestycja w nasze dzieci, które w przyszłości będą tworzyły, właściwie dzisiaj już tworzą, ale będą budowały piękną, wspaniałą Polskę. Także jeszcze raz bardzo serdecznie za to wyróżnienie dziękuję. Pan Hubert oficjalnie zakończy naszą akademię, ale ja teraz jeszcze raz zapraszam na tort, na kawę, na wystawę, abyście Państwo pooglądali, powspominali i na obejrzenie naszej makiety. Proszę Państwa, jeszcze zanim przejdziemy do tego zaproszenia, ja myślę, że no, należy się nam, od nas wszystkich wdzięczność za to, że zostaliśmy tutaj w szkole tak pięknie przyjęci, za to wspaniałe, piękne przedstawienie. Dziękujemy Wam, Pani Iwono, Pani Asiu i wszyscy wykonawcy. Serdecznie dziękujemy za goszczenie nas tutaj w murach Lipuskiej Szkoły. Dziękujemy Orkiestrze Przyjaźń, ona pewnie już odjechała, ale bez niej nam by się tak dziarsko nie szło przez Lipusz. Także serdecznie dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania dzisiejszych uroczystości Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji, Panu Piłsudskiemu, który już tutaj jest, że tak powiem, spieszony w tym momencie. Serdecznie dziękujemy za oświetlenie tej uroczystości i mam nadzieję, że w tak licznym gronie i w takich dobrych nastrojach spotkamy się również za rok. Dziękuję bardzo. I drodzy Państwo, ja ze swojej strony chciałbym serdecznie podziękować za udział w tej części uroczystości obchodów Święta Niepodległości. No i oczywiście korzystania z tego, co nam szkoła przygotowała, czyli tego pysznego tortu. Panie dyrektorki, tam widzę, już czekają, żeby go dzielić. Wszystkich Państwa, którzy są na trybunach, zapraszamy tutaj.